te mieszkania w tym budynku z tym basenem jest naprawdę mega miejscem, które mogę z całego serca, jak najbardziej szczerze, wszystkim polecić. Na Leżaczkach, tak jak widać, obecnie nie ma nikogo. Jest naprawdę piękna pogoda. A jak wam się tu siedzi na tym drewienku przy wiaderku? Słuchajcie, znajduje się naprawdę w mega miejscu. Jesteśmy tutaj w naszym hotelu. Znajduje się tutaj przepiękny basen, z którego można podziwiać zachody słońca. Wygląda to wszystko obłędnie, naprawdę przecudownie. Dzisiejszy dzień również jest bardzo piękny. Wielkie, ogromne słońce, bardzo dobra pogoda. Tutaj mamy takie właśnie widoczki. Największy sezon już tak delikatnie dobiega końca. Ludzi nie ma za dużo. Na Leżaczkach, tak jak widać, obecnie nie ma nikogo. Jest naprawdę piękna pogoda. Idealna pora na to, żeby przyjść popodziwiać zachód słońca, gdzie w sezonie zazwyczaj jest tutaj sporo osób, a dzisiaj jest po prostu pusto. Jestem sobie sam, pływam sobie spokojnie. To miejsce dla nas jest naprawdę cudowne. Uwielbiamy tutaj spędzać czas i nadaje się to kondominium, w sumie nie hotel, tylko mieszkania, które się tutaj w tym budynku znajdują. Nadaje się to i dla singli, i dla małżeństw, takich jak na przykład my z dzieckiem. A więc jeszcze ostatni raz powtórzę, to miejsce jest naprawdę wyjątkowe. Uwielbiamy tutaj być. Jeśli planujecie przylecieć do Tajlandii tutaj na wyspę Phuket i nie za bardzo wiecie, w którym hotelu się zatrzymać, to ten hotel, to kondominium, te mieszkania w tym budynku z tym basenem jest naprawdę mega miejscem, które mogę z całego serca, jak najbardziej szczerze, wszystkim polecić. Dodatkowo, póki tutaj jestem, jestem w stanie pomóc zarezerwować wam mieszkanie w tym budynku, gdzie będziecie mogli tutaj spędzić swoje wakacje. Jeśli potrzebujecie takiej pomocy, możecie wejść teraz na moją stronę mmajerski.pl. Wystarczy tylko wpisać w jednej rubryczce, co po prostu ode mnie potrzebujecie, jakiej pomocy, i wysłać do mnie wiadomość. A następnie już później w wiadomościach prywatnych możemy dogadać szczegóły. Ważne jest, aby nie pisać do mnie najpierw prywatnych wiadomości, tylko najpierw przez moją stronę mmajerski.pl, bo wtedy to będzie jakby do mnie odpowiednio przekierowane. Ja będę wiedział, z kim rozmawiam, w jakiej sprawie, i ułatwi nam to mega kontakt. Dodam jeszcze, że ten budynek ma 7 pięter, 2 windy z garażem na dole. W Tajlandii ogólnie jest bardzo bezpiecznie. Ja tutaj nigdy nie czułem się jeszcze w jakikolwiek sposób zagrożony, a dodatkowo jeszcze w tym budynku wieczorami przychodzi stróż i pilnuje garażu, skuterów i wszystkiego tutaj dookoła. Pokoje, które się tutaj znajdują, są różnej wielkości. Nasz ma 82 metry kwadratowe, także jest to naprawdę bardzo duże mieszkanie. Mieszka się tutaj bardzo komfortowo i oczywiście balkony również są. Z jednej strony mieszkania są na widok tutaj na zachodzące słońce. My akurat mamy tutaj od strony gór, ale akurat też się bardzo z tego cieszymy, że mamy akurat od tej strony, bo w mieszkaniu jest chłodniej i o wiele łatwiej się mieszka, kiedy nie jest aż tak gorąco, kiedy nasze okna i balkon skierowane są na południowo-zachodnią część wyspy. Ostatni rzut z basenu na zachodzące słońce i spadamy na kolację. Ruch standardowo na Beach Road. My idziemy tutaj, idziemy po loda, po kolacji. Jeszcze zdecydowaliśmy się, że idziemy wcisnąć jeszcze jakiegoś loda. O jacie, ile ludzi w McDonaldzie. Ale czemu nie ma jeszcze? Dawaj. Ciach, ciach, ciach. I fondue osobno. Nie bierzemy fondue. Bierzemy, bierzemy. Bierzemy, bierzemy, tylko ja pójdę zgłosić, żeby nam zdali osobno. Tutaj. O, jedno. Serio? No. Oh, fuck. No i mój ulubiony miks. Dodatkowa czekolada do truskaweczek. Ej, zostaw tą czekoladę. Mam nowość. Tutaj jest nawet rurka do tego. O jacie. Rurka i łyżeczka. O jacie. Żeby jak się rozstawił, to że można było wypić. O jacie. Taka nowość. Pokaż, jak to wygląda. McFlurry. Takie Oreo. O, wow, wow. Ale to wygląda. Mój też wygląda dobrze. Z McDonalda trzeba było wyjść, bo dzieci tak się darły, że nie szło tam wysiedzieć. A my tutaj mamy jeszcze końcóweczkę zachodu słońca, więc warto pooglądać. Cóż to za święto jeszcze, że z petard strzelają, fajerwerków raczej. Pan się tam zakopał i biedny nie może wyciągnąć skutera z piasku. Chętnie bym mu pomógł, ale o, chyba dał już radę. No nawet nie mam jak. Ale naprawdę, no chętnie bym mu pomógł. Ciężkie to jak cholera i teraz sobie biedny nie może poradzić. Tutaj pan takim jeepem po schodach jeździ. No ale musi jakoś nawrócić, bo zwożą skutery z plaży. O, ale się wyrobił przed drzewem. O, gruba akcja. Emi, nie chcesz zdjęcia w Patong in Love? W serduszku? Masz?
A jak wam się tu siedzi na tym drewienku? Przy wiaderku? Jakimś pustym kokosie?